Cześć, witam Was w kolejnym odcinku, kontynuujący ostatni odcinek z rozładowania lory, bo tego sporo przyjechało, więc lecimy. Na pierwszy rzut AMG GTS, który właśnie do nas przyjechał. Pokazywaliśmy dokładnie ten sam model, ten akurat będziemy przerabiać na poliftową wersję z Panamericaną z przodu. Klient sobie tak zażyczył, będzie full konwersja, samochód pojedzie do Niemiec dla naszego stałego klienta, który już nieraz widzieliście od niego samochody, ale on naprawdę ciekawe auta sprowadza. Przejdźmy sobie do uszkodzenia, pokażemy co mniej więcej tam mamy. Tak jak widać, uszkodzone mamy całą lewą stronę, błotnik do kupienia, zderzak przedni, zderzak tylni, błotnik tylni, lampy nie ma, błotnik tylni ASO około 24 tysięcy złotych brutto, zderzak tylni około 12 tysięcy, lampy niedrogie tylnie, bo gdzieś około 2 tysięcy, lampy przednie w okolicach 10 tysięcy, drzwi lewe ASO 6 tysięcy gołe, listwa progowa około trójki też w ASO i błotnik przedni z tego co pamiętam około 6 tysięcy, używka bądź ASO. Także środek cały niepowybijany, w takich samochodach staramy się, żeby jednak nie było nic wybite, nie naruszone, ponieważ to już są generalnie takie rzeczy, gdzie wiadomo, każdy zwraca uwagę, ale przy takich samochodach jeszcze bardziej. Brązowy środek, skóra w alkantarze, kierownica w alkantarze, ale podobny egzemplarz jak poprzedni, na pewno pokażemy go. No widzicie, nie domykają się drzwi, ale szybka się zamknęła. Przejdźmy sobie dalej, jak lecimy z Mercedesami. Kolejny CLA, tutaj nie mocno uszkodzony, bardziej uszkodzenie undercarriage, czyli uszkodzony po dole, zawieszenie, miska. Dostało to wszystko do wymiany, poszło. Czekamy jeszcze na elementy, to już w poprzedniej dostawie przyjechał. Kolejny samochód Audi A8, którego jeszcze nie było u nas. To jest rocznik 2015, 4-litrowa jednostka quattro turbo. Naprawdę super limuzyna, pokażemy Wam. Spore koszty, wiadomo, to już są wyższe koszty tych samochodów. Muszę sobie to dokładnie przeliczyć, bo nawet nie wiem, jest to pierwsza ósemka, którą będziemy robić właśnie, więc ją zaprezentujemy, myślę, w całościowym filmie. Następnie przechodzimy do naprawdę super samochodu według mnie, którego już pokazywaliśmy nieraz, ale jest naprawdę w bardzo ładnym kolorze, te dokładki ma jeszcze tam dodatkowe. Ktoś sobie dorzucił po prostu, jest z przodu, po bokach, więc naprawdę fajnie się prezentuje. Stinger GT2 3.3 jednostka, uszkodzenie lewy bok, do wymiana będzie ćwiartka, poszycie lewe całe tutaj z kawałkiem nadkola, drzwi tylnie, przednie także, raczej myślę, że nie będą klepane. No i pozostałe elementy, mniej więcej cenowo 100-120 tysięcy, tak wychodzą te samochody, wiadomo, w zależności jak to wszystko się będzie prezentowało. Lecimy dalej, pokażemy kolejne auta, które tutaj mamy. Już chyba trzecia z rzędu przyjechała do nas A4 B8, także 2-litrówka. Bardzo fajny samochód na import i ja już jestem bardzo mile zaskoczony, jak te samochody się naprawia. Bardzo dużo części u nas w naprawdę przystępnych cenach, więc te samochody w naprawdę ciekawych budżetach wychodzą 40, 50, 60, w zależności, który to jest rocznik, bo ta B8 się dość tam już ciągnie, bodajże od 2012 aż po 2017, więc jest przedliftowa, poliftowa, no to w zależności, ale mniej więcej takie budżety trzeba sobie na to szykować. A tu już są samochody w trakcie naprawy, które już są pokończone. Na sprzedaż polecą też Ford Edge ST, Lexus RC, BMK, S3 tam jest właśnie też, która pójdzie do klienta, polakierowany Tucson. I przejdźmy sobie jeszcze do jednego fajnego samochodu, bo przyjechał do nas właśnie z Japonii, czyli Mercedes S63 AMG, który właśnie przyjechał do nas prosto z Japonii, rocznik 2008, z przebiegiem około 60 tysięcy kilometrów, do umycia, do wydania klientowi, jak to Japońce. Samochód naprawdę świetny, w bardzo dobrym stanie, już go tak przeglądaliśmy, wiadomo, jest brudny teraz, ale naprawdę fajna, ciekawa propozycja. W środku z czarnym środkiem, z kociakiem na ziemi, generalnie jakieś takie śmieszne welurowe dywaniki. Samochód bardzo zadbany. Generalnie tu o takie samochody nam chodzi z Japonii. Czyli samochody, które przyjeżdżają do wyczyszczenia, do zarejestracji i klient się nimi cieszy. Praktycznie tutaj żadnych szkód. Z tego co widziałem, lekka, minimalna rysa jest na tylnym zderzaku. Poza tym
nic takiego, co można by się doczepić. Pokazywaliśmy Wam wcześniej BMW, zobaczycie, przyjdzie do nas jeszcze masę samochodów, bo właśnie do nas płyną. Samochody z Japonii, trzeba liczyć, że to jest nawet około 4 miesięcy, zanim on do nas dotrze, więc naprawdę sporo, ale myślę, że warto, bo przyjeżdżają naprawdę super samochody. Będziemy pokazywać ich na pewno więcej. Zapraszamy na naszą stronę japancars.com.pl, gdzie mamy wszystko opisane, jak to wygląda taka procedura. Zapraszamy także na nasz fanpage Japan Cars, gdzie właśnie prezentujemy nasze realizacje, co ciekawego kupujemy, możecie tam być na bieżąco. Wrzucamy tam także oferty, które właśnie się pojawiają na tych aukcjach. Bartek tutaj dzielnie z klientami wyszukuje. To są troszeczkę dłuższe poszukiwania, bo tych samochodów jest znacznie mniej na tych aukcjach, ale można wyhaczyć naprawdę ciekawe perełki, właśnie tak jak ta w białym kolorze perłowym. Pytanie, ile za takie samochody z Japonii trzeba dać? Normalnie w tym momencie ceny poszły jak wszędzie w górę. Mniej więcej trzeba liczyć około 110-120 tysięcy, żeby taki egzemplarz zakupić, ale akurat prezentowany wychodzi gdzieś około 100 tysięcy. Kupiliśmy go naprawdę w ciekawym czasie, gdzie były te ceny, powiedzmy, do kupienia naprawdę dobre. No ale też licytowaliśmy sporo tych samochodów z klientami. Bartek cały czas siedzi i przeszukuje. Jest naprawdę dobry w tym, co robi, bo bardzo lubi akurat szukanie tych samochodów i zna się generalnie na nich, więc zapraszamy do kontaktu, który także będzie w opisie do Bartka, żeby dzwonić i pytać się właśnie o samochody z Japonii. Do mnie, do Kamila, Stany i Kanada i tak właśnie działamy. Dzięki za obejrzenie dzisiejszego odcinka, to by było na tyle. Jeśli jesteście zainteresowani importem samochodów ze Stanów Zjednoczonych, Kanady oraz Japonii, zapraszamy do kontaktu, który macie zawsze w opisie albo gdzieś tutaj na samym końcu, na boczku, na naszych stronach, Instagramie, Facebooku, wszędzie generalnie, gdzie nas możecie znaleźć. Zapraszamy do kontaktu, wpadajcie też do nas tutaj, do firmy. Możecie nas śmiało odwiedzić, tylko wcześniej się umówcie, nie tak z dnia na dzień, bo my cały czas gdzieś jesteśmy z Kamilem w gonitwach, żeby dla Was wydawać i robić te samochody jak najszybciej. To by było na tyle. Trzymajcie się. Cześć!